chodzi o próby, no to najtrudniejsza była ta próba druga, nazwana East End. No, tam było bardzo ślisko, ciasno, dużo osób miało problemy z tym. Mimo wszystko jechało się bardzo fajnie, przyjemnie. Doping był bardzo żywy i owocny, jak widać. Jechaliśmy dość szybko, więc no co tu więcej można powiedzieć. Dziękujemy bardzo.